5 technologicznych ciekawostek. 5. Sztuczna inteligencja ratuje życie. Sztuczna inteligencja, AI, jest już wykorzystywana do ratowania życia. W szpitalach AI pomaga w diagnozowaniu chorób z większą dokładnością niż ludzie. Algorytmy mogą analizować zdjęcia rentgenowskie i MRI, wykrywając wczesne oznaki raka, co pozwala na szybsze leczenie. Technologia ta stale się rozwija, obiecując jeszcze większe możliwości w przyszłości. 4. Roboty humanoidalne. Roboty humanoidalne, takie jak Sofia od Hanson Robotics, zyskują na popularności. Sofia potrafi prowadzić rozmowy, rozpoznawać twarze i emocje, a nawet uczyć się na podstawie interakcji z ludźmi. W przyszłości takie roboty mogą znaleźć zastosowanie w opiece nad osobami starszymi, edukacji czy obsłudze klienta. To niesamowite, jak technologia zbliża nas do wizji z filmów science fiction. 3. Technologia blockchain poza kryptowalutami. Blockchain to technologia, która stoi za kryptowalutami, ale jej potencjał jest znacznie większy. Blockchain może zrewolucjonizować wiele branż, od logistyki po zarządzanie danymi. Dzięki swojej decentralizacji i bezpieczeństwu, blockchain może być używany do przechowywania danych medycznych, zarządzania łańcuchem dostaw czy nawet głosowania online. To technologia przyszłości, która może zmienić nasze życie na lepsze. 2. Internet rzeczy, IoT. Internet rzeczy to sieć połączonych ze sobą urządzeń, które komunikują się między sobą bez ingerencji człowieka. Dzięki IoT możemy kontrolować nasze domy za pomocą smartfonów od świateł po termostaty. W przyszłości IoT może całkowicie zmienić sposób, w jaki zarządzamy naszymi codziennymi czynnościami, wprowadzając więcej automatyzacji i wygody. 1. Drukowanie 3D w medycynie. Drukowanie 3D to kolejna rewolucyjna technologia, która znajduje zastosowanie w medycynie. Już teraz drukowane są protezy, implanty oraz skomplikowane modele anatomiczne używane do planowania operacji. Najnowsze badania nad drukowaniem biologicznym, bioprinting, otwierają drzwi do tworzenia sztucznych organów, które mogą uratować życie wielu ludzi. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał, to zapraszam do pozostawienia subskrypcji po więcej takich ciekawostek.